Zadrzemy się. Kurde, wale, nic nie widać. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku po bardzo długiej przerwie. No niestety musiałem sobie zrobić przerwę od YouTube'a. No ale cóż, no praca, praca i praca. Kto młodszy, no niestety prędzej czy później będzie go też to czekać. Dzisiaj mam robotę, no, czas się kować się na zimę, jak to tamtego sezonu. Nie zrobiłem kłada, nie zdążyłem przez cały rok. Trzeba będzie palić tą bestię. Trochę, jak widzicie, już drzewa jest, ale trochę jest tu drzewa, trochę jest tam drzewa, ale to jest mało. Czas próbować, czy w ogóle mój kładzik odpali. Mam nadzieję, że odpali, ponieważ trzeba będzie zapiąć przyczepkę i troszeczkę drzewa przywieźć. No już kapuć. Kapuć jest, ale mamy pompałkę. Pompkę, o, rozrusznik z tranzita, ojej, z tranzita rozrusznik, na razie niech leci na bok, o. Dobra, wszędzie syf, muszę kiedy, kurde, jakiś kontener zamówić czy coś i zrobić tu porządek. Dobra, ja pompuję kółeczka, zalejemy coś tam do baku, paliwka, spróbujemy bestię, czy w ogóle odpali. Mam nadzieję, że odpali, ponieważ jest robota. No, więc widzimy się za chwileczkę. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek. Rozlało mi się pół litra paliwa w garażu, jak przelewałem. No niestety. Strata jak nie wiem co. Kurde, wszystko zawalone. Dobra, paliwo odkręciłem, bo nalałem paliwa. Odkręciłem kranik, żeby się tam zalało. Zapłonu nie muszę nic włączać, jedynie sanie. Sanie, no i spróbujemy go odpalić. Zobaczymy, czy w ogóle odpali. O kur... No nie pierdolcie, że już odpalił. Lekko pociągłem. Minimalnie pociągłem i już... O, przeskoczył, uwaga. Rok stał nieodpalany. Widać Kawasaki, ale już kopci na niebiesko. Będzie kopcić, będzie jeździć, jak Loncin. No, nieźle. Powiem wam, że nawet zaskoczyło mnie to, że tak odpalił łatwo. Dobra, niech się rozgrzeje i będziemy wyjeżdżać. Szkoda tylko, że kopci, bo tak to bym już zakładał plastiki i bym jeździł nim, nie? Ale tak to trzeba zrobić szlifa na tłoka na wyższy wymiar i zakładać, no. Niby nieduże koszta, w granicach 600 stówek, no ale... No nie ma kasy na razie na takie wydatki. Kładem na razie mało robię, no. Wezmę się kiedy za niego, bo muszę i tak rozebrać go na czynniki znowu pierwsze i porobić, no. Kupić sobie jakąś maszynkę do malowania proszkowego i felgi przewalić wszystkie, nie? Na proszkowo i zregenerować zaciski, zrobić wreszcie hamulec z tyłu. Tak, żeby go odwalić, tak żeby był pewny sprzęt, nie? Bo na razie to nie powiem wam, no, ale jest tu sporo do roboty przy nim. I mosty z powrotem, bo wymalowałem je na czarno, bo nie chciałem się rozbierać, wymalowałem na czarno, ale pasuje je też wyszkiełkować i żeby były w takim aluminiowym kolorze, nie? Fajnie chodzi na takich niskich obrotach, troszeczkę klepią zawory, ale to jest standard. W starych ogólnych silnikach to tam klepały te zawory i chodziło to wszystko. Chociaż też olej już pewnie trzeba byłoby wymienić, bo rok stało nieodpalane, ale jest na motulu. Jest motul. Troszeczkę białym zalatuje. Dobra. Będziemy próbować wyjeżdżać, czy w ogóle napęd jeszcze chodzi. Uj. Hamulców nie ma, no ale trudno. Dobra.
Jak się tutaj, dobra, wsteczny. Aha, zapłonu nie włączyłem. Dobra, teraz będzie widać wszystko. Kopcie jak nie wiem co. Kurde, wjechałem w gówno, ej, kurde, mele, masakra. Pasuje trochę siedzisko przetrzeć i drzemy na granicę. No, jak ktoś nie widział tego kładzika, tak w całej okazałości, tada! Tu macie dowód, że to Kawasaki. Kawasaki jest. Nie wiem, czy światła są nawet, ale teoretycznie były. Chyba spalona żarówka była jedna, jak się to włączało. Albo dwie się spaliły już. Albo dlatego nie działa, bo nie podłączone. Wszystko i dlatego. Aha. Nie jest podłączone. No ale dobra, trudno się mówić. Niech będzie jak będzie. Tu trochę mokre, tak ma być. Dobra, otwieramy wrota i lecimy. Tak ma palić sprzęt. 30 lat. Czy ile będzie stało? Ma palić i jechać. Dobra, lecimy przez te chaszcze. Powinienem się nie utopić. 4x4, no to jedziemy. Haszcze. O kurde, o! Ale mi coś kręgosłup wyszkoliło. Zadrzemy się. Kurde, wele, nic nie widać. Jedziemy do przodu. Chyba o te drzewka chodziło. To jest poniżej 5 cm, więc można to wyciąć wszystko. Jeszcze zobaczę, jak tam dalej wygląda. Mokradła jak nie wiem co. Przydałaby mi się taka kosiarka do trawy. To bym jechał i od razu sobie kosił, nie? Zarosło wszystko w pierona. O kurde! Jasny gwint! Co za chaszcze! Ciernie jeszcze na dodatek. To Kawasaki jest, wszędzie przejedzie. To by pasowało wyciąć. Tylko to jest na granicy. To jest na granicy drzewko trzech sąsiadów, nie? No jest, jesteśmy my, jedna sąsiadka i druga, nie? I to jest na granicy. Chociaż i tak więcej stoi na naszej granicy. Więc by tak dziabnął z jedną gałązkę ze dwie. Od naszej strony. Zawsze coś na zimy by było. No, przejedziemy tutaj granicą bokiem i pojedziemy zobaczyć tam na drugie drzewo, co leży. Ojej, cały kurde kład uwalony. Ale no niestety to jest kład, no tak musi być.
kurde, chlapie bez błotników, strasznie. Tylko najgorsze jest to, że mam teraz nieoryginalny gaźnik i mam o połowę mniej gazu, nie wiem czemu. Albo jakaś blokada jest, czy coś. O połowę mniej gazu mam niż normalnie. Troszeczkę daję gazu, już jest max. Muszę to tam obczaić, bo może jakaś jest blokada albo coś założona. Na oryginalnym gaźniku to miałem tyle gazu, że guzik praktycznie przeciskałem na drugą stronę, a tutaj to mam, cisnę lekko i już gazu brakuje. Ale to jeszcze się zobaczy. No spokojnie, przejedzie wszystko. Cyk. Nie wiem, czy nie mam terenowych, bo krótkie biegi są. Teraz zobaczymy. Co to za ślady? O, ale czepię jak nie wiem co. Ojej. Kurde, zryte całe przez kurde dziki albo sarny, chuj wie co to było, dziadostwo. Choćby nie wiadomo ile tutaj crossem jeździł, to tak nie zryje, jak one mi kurde zryły chyba przez jedną noc. Kurde masakra. Całe kurde zryta droga, jasny pieron. Aż kitowo się jedzie. Tu gdzieś drzewo leżało, tylko właśnie nie wiem gdzie, zaraz zobaczymy. Się nam wywaliło drzewo i... o jest. Trzeba będzie je też ściąć. O jest tutaj. To jest chyba po naszej stronie. Znaczy mamy zapytać, ale to chyba po naszej stronie jest. Jest luz? Jest. No. To będzie po naszej. Po naszej stronie. No, trzeba będzie je ściąć całkiem, bo jest suche. Suchutkie i będzie tak samo na zimę. No, wiadę kładam od tamtej strony ewentualnie i zrobi się takie metrówki i się załaduje i się przywiezie. Dobra. Jedziemy do tyłu! Blokada, cyk i jedziemy. O kurde! O kopci! Aha, mam wolne biegi. O, teraz będą szybkie. Właśnie coś mnie tak dziwiło, że połówki były, nie? Bo jak wrzucę terenowe biegi, to tak jakbym miał pół biega jedynki, nie? Nie mam jedynki, tylko mam połówkę, nie? A potem jak wbijam dwójkę na terenowych, to mam taką szybkość jak jedynkę, tylko że mam moc o drugie tyle więcej, nie? Dwa razy więcej mocy na jedynce, o tak wam powiem. No. I mam, wiesz, wbiję połówki i wbiję całe biegi, nie? Jest tak. Jak wbijam piątkę, to mam tak jakby 4, 4,5.
Hamulec trochę hamuje któryś? O, leczko. Uwaga i... jest. Trzeba będzie stan oleju jeszcze sprawdzić. Ewentualnie dolejemy. I będziemy... i będziemy działać kładzikiem. No jak widzicie, chodzi, odpalił bez żadnego problemu. Nie widziałem żadnych problemów, żeby były. No, wszystko chodzi, działa, jeździ. No jedyny minus to jest to, że właśnie, że kopci. No to dlatego, go na razie nie mam zamiaru składać, nie? Dlatego go nie składam, tylko żeby potem nie rozbierać niepotrzebnie. No tam są plastiki już do niego, zderzaki i wszystko. No. Jak chcecie zobaczyć, jak on wygląda w całości, no zapraszam was na mój drugi kanał. Link na dole będzie w opisie pod filmem. Jakbyście chcieli zobaczyć, tam było parę filmików z kanału, na kanale z tego kłada. Były tam filmiki, był tam remont, jak go robiłem, tylko że zarąbałem sprawę, tak to by choćby z 20 lat. Bez żadnej tam kombinacji, no lecz zarąbałem ja sprawę, bo wjechałem nim do wody i utopiłem tego kłada i zaciągnął wodę, więc dlatego kopci teraz. Się troszeczkę przytarł. No. No i z mojej winy jest tak. A tak to by chodził lata i nie byłoby problemów. No. No niestety. Tak bywa czasem, jak się nie myśli. No nie ukrywam. Dobra. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym z odcinków, więc na razie. Do następnego. Trzymajcie się. Hej! 3, 2, 1, go!